Witam was, moi drodzy, gorąco i serdecznie. Ja jestem Juken, przed wami 48. odcinek z Euro Truck Simulatora 2. Z serii zaczynamy od zera do milionera, czyli serii, w której na waszych oczach levelujemy konto. I właśnie a propos tego levelowania, od paru odcinków nam ono troszkę zwolniło. A dlaczego? Dlatego, że postawiłem sobie wyżej poprzeczkę. Zmieniłem ceny zleceń, moi drodzy, o połowę. Co to oznacza? To oznacza, że dostaję o połowę mniej kasy. Nie dostaję miliona za jakieś zlecenie, za jakąś trasę, tylko na przykład 500 tysięcy. Nasi pracownicy również zarabiają o połowę mniej. Dlaczego tak? No bo myślę, że poprzeczkę podnieść warto. Tam już by było zbyt łatwo, jeśli byśmy mieli tyle zarabiać. W dzisiejszym odcinku z pewnością nie wbijemy nowego levelu. Tutaj długa droga przed nami. Dziś nie będzie długiej trasy. Ja jakąś fajną trasę wybiorę i też, żeby te odcinki były krótsze, to po prostu wybiorę trasę i już będziemy się widzieli na trasie. Nic tu więcej, moi drodzy, dzisiaj nie działamy w sensie technicznym. Ciężarówki raczej naszemu pracownikowi żadnemu nie kupimy. No, to jest koszt, moi drodzy, trudniejszego levelowania. No, ale ja się z tym też liczyłem. Tutaj, jak widzicie, pracowników mamy jakoś ustawionych. Można coś tutaj gdzieniegdzie. Dobrze. No, tu nawet nie ma co za bardzo zmieniać, tu niech jedna ma długody. Dobrze, jest. Wszystko jest, moi drodzy. No, można tutaj zamienić. Wszystko jest w jak najlepszym, moim zdaniem, porządku. Także będziemy, moi drodzy, dzisiaj lecieli. Może nasi pracownicy coś tam, znaczy zawsze tak jest, że w czasie odcinka nasi pracownicy levelują. Także wybieram zlecenie i widzimy się za chwilkę. Dobra, moi drodzy, zleconko już wybrane. Dzisiejszy odcinek będzie z dedykacją dla widza, dla was, moi drodzy kochani, bo pojadę taką nie najdłuższą trasę, ale pojadę z miejsca, w którym bardzo nie lubiłem jeździć ze względu na ograniczenia prędkości, więc dziś, moi drodzy, będziecie mieli z dedykacją ode mnie realistyczną jazdę. A dlaczego? No, moi drodzy, no za chwileczkę, za te 8 km zobaczycie, skąd, dokąd my pojedziemy, to już wam da odpowiedź, bo to jest najbardziej znienawidzona przeze mnie trasa, gdzie bardzo niechętnie jeżdżę. Widz też pytał w komentarzu, dlaczego nie lubię tędy jeździć. Jeszcze nie mówię gdzie, bo zaraz się dopiero to okaże. To niespodzianka. Przygotuj się do skrętu. No nie lubię, bo większość trasy to są 70 ograniczenia, gdzie można zasnąć. Ale właśnie skręć w lewo, a następnie skręć w prawo. Skoro dla widza robimy challenge, to moi drodzy, wiecie, no ty busiarzu jeden, no coś ty chłopie zrobił, no ja tu podjechał do linii, no dobra, no trochę może, żem krzywo tutaj stanął, no tak troszkę, ale jeszcze jestem na swoim pasie. Gdzie ty mi wjeżdżasz, ty busiarzu? No to jadę sobie, no i kurde, chłopie, jadę. Spierdzielaj mi tu, bo busiarzu jeden. Skręć w prawo. Oczywiście, jakby dymów nie było, to nie byłbym sobą, ale to nie jest złamanie realistycznej jazdy, widzowie, bo to przygotuj się do skrętu w lewo. Przecież busiarz mnie zahaczył, ścinał zakręt, no to nie moja wina, ja przecież chciałem się zatrzymać przy linii. Wcale mu nie wyjechałem. Moi drodzy, jaka to jest niespodzianka dla was? A jest niespodzianka niesamowita, wiecie jaka? Taka, że włączyłem ogranicznik prędkości. Czyli będę mógł maksymalnie 90 pojechać. Także dziś ewidentnie, przez to, że trasa nie jest jakaś super długa, zrobimy sobie taki challenge z realistyczną jazdą. I jakoś nie czuję się na siłach, aby włączać maksymalny ruch. To zrobimy sobie następnym razem może. A zobaczcie, co my tu będziemy, skąd, dokąd wjeździli. Także uwaga, widzowie, tadam. Tadam, nadejszła ta niepochłonna chwila. Pojedziemy z Estonii przez Litwę, Łotwę, aż do Czech. Tutaj coś myślę, że w Polsce powinniśmy odkryć. Wziąłem zlecenie, które jest mianowane, no tu jest jeszcze jakieś inne, ale nie chcemy. Nie chcemy, widzowie, długiej trasy. Myślę, że to jest dla nas no najlepsza trasa. Tutaj do Italii by można jechać, do Włoszech 2500 km. Pewnie coś byśmy odkryli, ale ja myślę, że pojedziemy tą pilną dostawę, czyli no ze snem za dużo czekajcie, kiedy my to mamy dostarczyć. To trzeba zobaczyć. Czas podróży to jest tak około 24 godzin. Przy czym musimy, czyli będziemy, co my tu mamy? Niedziela, czyli w poniedziałek o 10 już będziemy, a mamy w poniedziałek do
w zasadzie do północy dostarczyć, czyli te dwa sny to góra. Dwa sny to góra. No dobrze, widzowie, nie ma co, to będzie challenge. Znaleziono sygnał GPS. Bo pamiętajcie, że mój challenge będzie polegał na tym, że ja tutaj nie nadrobię prędkością, tak? A to dlatego, moi drodzy, że... A piękne jest to Volvo. Że mam ogranicznik prędkości, więc jakby siłą rzeczy 90 to jest max, ile możemy pojechać. Także... Oj. Wybrano cel podróży. Także życie, widzowie. Życie, oczywiście muzyczkę sobie zapodajmy. No już niech będzie tam od początku, tak jak leci. Także zaczynamy, moi drodzy. Zaczynamy realistyczną jazdę. Taką, wiecie. Taką po ludzku realistyczną. Nie żeby tam z kijem w tyłku się spinać. Paliwo na razie mamy. No sen. O, sen to się zaraz przekonamy. Za 5 godzin. Za 5 godzin. Muszę uważać, czy jakiś autobusiarz tu nie jedzie, bo jeszcze mnie znowu zahaczy. Gałgan 1, gagatek. Skręć w prawo. Ale tu jest ruch, kurde. A, bo znowu zamknęli przejazd. Stój tym dźwigiem. Wyjeżdżam. No i dzięki, że mnie puszczasz. No i już mnie nie puszczasz. Tak szybko, żeś chłopie zdanie zmienił. No może ten mnie puści. Kobieta jedzie. No, kobieta w dźwigu? Nie, żebym tu panie dyskryminował, ale kobieta w dźwigu. Jeszcze nie widziałem kobiety w dźwigu. Także jedziemy z naftą oczyszczoną. Myślę, że szkód dzisiaj żadnych nie wyrządzimy. I tutaj mówiąc w liczbie mnogiej, jestem trochę niesprawiedliwy, bo to ja prowadzę. Wy tylko możecie obejrzeć, co tu kombinuję. No zobaczymy, moi drodzy. Zobaczymy. Widz też pytał, widziałem dzisiaj komentarz, jakiego mam moda na nawigację. No to się nazywa Yara. Yara mod, generalnie Yara mod przez Y pisane, tak jak jest na lusterku napisane. Jest on do pobrania ze Steama. Bardzo fajny, cały czas mi się fajnie sprawuje. Wiecie, no na upartego też bym mógł wyłączyć tą nawigację w kabinie, jak jadę, ale ja jakoś tak wolę też mieć powiększoną. Sama ta w ciężarówce to by mnie troszkę tutaj czasem myliła. Widzicie, jak ładnie, kulturalnie jadę, widzowie? Nie chwal dnia przed zachodem. O właśnie, to skoro mamy takie ograniczniki założone, no to chyba wypadałoby, drogi widzu, przetestujmy, jak to działa z tym ogranicznikiem w ogóle. Wypadałoby, drogi widzu, mandatu nie dostać, nie sądzisz? Możesz napisać w komentarzu, czy dam radę nie dostać mandatu, no bo to nie tylko za prędkość się mandaty dostaje, za różne rzeczy dostaje. Dalej. Także możesz, drogi widzu, dać znać w komentarzach, czy dam radę. No patrzcie, hamuje mi przed gębą. A chwila, bo nie ten przycisk. Chciałem migacz wyłączyć, a włączyłem wycieraczki. No cały Yuken, jakbyś babę posadził za kółkiem, nie? Weź Yukena za kółko posadź. Ostatnio, jak widzicie, no lepiej mi chyba idzie prowadzenie supermarketu. Tam się przynajmniej odnajduję. No jechać, gałgany. Ja wiem, że Litwa, że tutaj jest 70, kanal 40, przecież nie pojedziemy. Co ten tą BM-ką robi? Czy tu jakiś update wszedł, czy co? No, trzeba było zatrąbić i nagle pojechał. Poszedł. Też niewiele to dało. Kulturalnie sobie, spokojnie. Dzisiaj taka, można powiedzieć, świąteczna jazda. Kiedy oczywiście nagrywam, moi drodzy, odcinek, są święta. Drugi dzień świąt, tak zwany. Tak się akurat tego roku złożyło, że jest i śmingus dyngus, i pryma aprilis. A ja nie zamierzam was nabierać. No chyba, że Eurotrack mnie nabierze. No tego nie wiemy. Może, słuchajcie, Eurotrack mi zrobi jakiegoś tutaj... jakiegoś psikusa. Bywało i tak. Ewidentnie dzisiaj się czuję na taką trasę i z tym ogranicznikiem też się czuję. A my też wieziemy ciężki towar, widzowie. Z
Stat oil, patrzcie, wieziemy jakiś stat oil. Jedź prosto. Faktycznie to, słuchajcie, działa i... Jest ogranicznik prędkości na 90. Troszkę się niestety przez to, że mamy... ja nie pomyślałem, żeby się przespać przed kursem, no ale wtedy ten kurs byśmy już go nie wzięli. Więc idziemy na hardcore trochę. Ale zmierzam do tego, że no jak się prześpimy, widzowie, no to niestety trochę się na nockę załapiemy z jazdą. No ale jeżeli mamy pilną dostawę, no to rozumiecie, że tu nie ma możliwości przy takiej trasie dwa razy się przespać. Tak byśmy to dawno zrobili, a tu nie ma możliwości. A damy radę. Wyruszyliśmy, słuchajcie, ze Stonii. Na razie też o paliwie nie myślę, aczkolwiek wiadomo, że jak pójdziemy się przekimać, to no jeszcze troszkę czasu mamy do kimania. Jak gagatek za kierownicą mi zacznie ziewać, to już będzie znak, bo to tak zawsze 2 godziny przed końcem czasu on zaczyna ziewać. I to fajnie jest moim zdaniem zrobione. Ale czuć też, że ten towar jest ciężki, nie? Że te Volvo tak się zbiera wolniej. To też fajnie, to jest większy realizm. Spłacono kredyty, już tam nawet, ja nawet do tych kredytów chyba 2 kredyty mam. Gdzie zjedź drugim zjazdem. Słuchajcie, szczerze, to do tych kredytów już nawet nie zaglądałem. Mam być na totalnie szczery. No i nie zaglądałem do ciężarówek, no bo wiadomo. Widzieliście, że Scarlett zarobiła tam 40 parę tysięcy, a nie już na przykład 100. I dlatego ja ten level sobie troszkę, słuchajcie, pod... No sobie troszkę ten poziom trudności właśnie tutaj podkręciłem, ale myślę, że dobrze. Mi się to podoba, bo teraz jakby no jest ta satysfakcja, tak? Ja mam tą trasę za 1000... I to jest właśnie, zobaczcie, to jest to, co mówiłem, nie? Jedź prosto. Że trasa jest na... Tam powiedzmy 1500 kilometrów, tak? Oj, było żółte. Pomarańczowe, jak to boli. Słuchajcie, trasa jest na 1500 km i tam dostajemy za nią około 200 tysięcy, dlatego że jest pilne zlecenie. I to jest według mnie uczciwie, nie tak jest tak w miarę okej, okay, nie? Jakby było tam te trochę mniej kasy, to też by się nic nie stało, ale to jest takie dla mnie uczciwe. Jakbyśmy za taką trasę, słuchajcie, 500 koła mieli dostać, no to żadnej frajdy nie ma, nie? 500 000 i od razu co? Jedną ciężarówkę bym kupił dla pracownika, wiecie, tak jakby... A tak? Będę robił trasę i zbieram z tym z poprzedniego odcinka, jednocześnie coś tam pracownicy muszą wypracować. Według mnie to jest bardzo, bardzo, słuchajcie, fajna opcja. Za 3 godziny sen. 3 godziny musimy się kimnąć, czyli gdzieś tak koło 15. No to tak akurat się na nockę potem załapiemy z jazdą, ale trudno. No nic tu nie zrobimy, no. Nie ma co, wiecie, marudzić, narzekać. Czy ja nie narzekam, to dla was będzie gorsza jazda, że będziecie noc widzieli, ale też dużo przez Polskę przejedziemy. Oj, tam się coś wyprawia. Już widzę nie najlepsze... Nie najlepsze loty, już coś tam wyprawiają. Dobra, pojechali. To znowu busiarz. Te busiarze to naprawdę, wiecie co, widzowie? Czemu ci busiarze tak muszą wywijać? Kombinują jak pijane zające. Chociaż powiem wam, że w tej Litwie, ogólnie Litwa, Łotwa, Estonia, podoba mi się, że zrobili taki klimat, może jednak jeżdżą te samochody, no takie typowo, no można by powiedzieć ruskie, nie? Dobra, to już nie zdążymy. Miało być, widzowie, bez mandatu, miało być realistycznie, chociaż de facto, wiecie, no jakby nie patrzeć, wiele zachowań, poza może wyprzedzaniem po poboczu, ale... Wiele zachowań, jak przejazd na czerwonym, no to jest realistyczne, no bo w świecie realnym takie rzeczy się widzi. Ten jak tam wyleciał tym autobusem, już myślałem, że zahaczy o tą ciężarówkę. Więc wiecie, no to jakby nie patrzeć, jest realistyczne.
No ale uparłem się, że spróbuję z ograniczeniem. I wiecie co? O, zaczęły się 70. Przekonamy się, czy ja, jadąc na tym ograniczniku bez nadrabiania prędkości, czy my zdążymy na czas i czy nie będzie spóźniona dostawa, nie? To jest ciekawe. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. W lewo to w lewo. Iwony się trzeba słuchać, widzowie. Możecie oczywiście dać znać w komentarzach, bo seria jest tworzona dla was, tak? Co sądzicie o tym założeniu przeze mnie tego blokera prędkości? Moje zdanie jest takie, że jak ze wszystkim, to jest tak jak z jazdą po autostradach. Teraz zobaczcie, ta droga mi się bardzo podoba, bo w ostatnie parę odcinków gdzieś tam jeździliśmy po autostradach. No a ile można po tych autostradach jeździć? Dla mnie takie lokalne drogi też są mega takie, wiecie, no klimatyczne, nie? To ma swój klimat. I tak samo, słuchajcie, no teraz mamy wiosnę, więc wiadomo, że moda na śnieg nie będę wgrywał. To już byłoby kompletnie bez sensu. Więc to jest oczywiste, natomiast... Natomiast no możemy takie urozmaicenia sobie troszeczkę robić i... Ja mogę, ale to zależy, co napiszecie. Jakie jest wasze zdanie. Co jakiś odcinek mogę po prostu zdejmować tego blokera, mogę jeździć na nim, mogę jeździć bez niego. Ja to troszeczkę jako taki challenge potraktowałem, ale... Na razie myślę, że to się sprawdza. Także to będzie od was, widzowie, zależało. Astra zarobiła minus 2000. No i oczywiście, jak widzicie, wadą jakąś tam małą tego, że zlecenia są o połowę tańsze, no jest to, że no wiadomo, pracownicy potrafią zrobić minus, no ale oni zawsze potrafią zrobić minus i to myślę, że nie zależy tutaj od kosztu zlecenia. To jest jakoś chyba algorytmowo, skryptowo. Miałem takie, wiecie co, odnoszę wrażenie. Tak się przyjrzałem temu, to odnoszę wrażenie, że co jakby 5 kursów, co 6 kursów, tak jakby dla zasady, tak jakby było to w algorytmie zapisane, że każdy, prawie każdy kierowca, no właśnie, prawie, bo nie każdy. Może ci mniej wylewelowani, tak się domyślam. Musi jakby zrobić minus, bo tak jakby nie zrobił minusa, no to tak jakby nie wiem. Tak jakby to taka zasada była, że musi ten minus zrobić. Oj, co tu się dzieje? Co? Aż bym sobie zdjęcie zrobił z palącym się samochodem. Może z następnym. Dawno nie jechałem, bo ja też powiem szczerze, że odcinki nagrywałem troszkę naprzód. Ostatnio miałem parę dni takiej przerwy od Eurotracka, która chyba dobrze mi zrobiła, bo od razu się czuję za tym kółkiem świetnie. A z kolei dużo też nagrywałem Supermarket Simulatora, który mi mega i też fajnie na kanale zaskoczył i też mi się spodobał. No wiadomo, znacie mnie z tej strony, lubię rozwijanie biznesu i dlatego właśnie, że tak lubię, no to w tym Eurotracku tą poprzeczkę też sobie podniosłem z zrobieniem tego, żeby zlecenia były o połowę tańsze. Już u mnie nie znajdziecie, znaczy mam nadzieję, że to działa. Możemy wejść jeszcze przez Escape'a i sprawdzić, czekajcie. Bo raczej ta trasa tutaj nie jest podejrzanie droga, ale zobaczcie, rynek pracy. Teraz nie wiem, czy mi pokaże, ale nawet na tym to nie ma znaczenia w sumie. Zobaczcie, mam najdroższe takie na tym za 400 tysięcy, a na własnej ciężarówce może 500, ale wątpię. No jest 560, no ale to by było... To już jestem pewien, że to byłyby, słuchajcie, zlecenia, które by były na... normalnie by były na... 1 200 000, coś koło tego. Tam nie chce mi się dokładnie liczyć. 1 100 000, coś koło tego.
Ale to już za dużo, to już mówię. Słuchajcie, nawet jeśli taka trasa byłaby długa, ja... O, zaczynam ziewać. Ja wam powiem szczerze, że rozumiem za taką długą trasę 500 tysięcy. Tak jak jest teraz. Czyli jadę sobie tą drugą trasę, wiadomo, że dużo wydaję na paliwo, bo pewnie z dwa razy tankuję, czy trzy. Dodatkowo bramki różne autostradowe. Robię długą trasę i spoko rozumiem w tej sytuacji, że... No, że powiedzmy te... No, tak 400-500, nawet jakby było 300, to też jeszcze nie byłoby tragedii. 300 tysięcy, ale już nie chcę bardziej zmniejszać tych cen. Bo to już trochę taka przesada by była. Ale to rozumiem, ale wiecie, taki milion, bo teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Robicie trasę, wpada wam milion i tak naprawdę dwie ciężarówki za to kupujecie. No to już nie jest żadna frajda. Tutaj ja mam kasę z poprzedniego odcinka, no to teraz co zarobię, no to powiedzmy, że... Nie, no ja będę musiał coś wywinąć, widzowie, teraz. Bo tu chyba się nie ruszymy. Dobra. Nie wiem, czemu oni tam tak stali dziwnie. Teraz karetka jeszcze coś odwala. Jedź ty, chłopie, tą karetką, bo ja tu nie mam czasu. Po poboczu cię zaraz wyprzedzę. A tu jakiś amoniak czy coś tam wiozę ważnego i na czymś się teraz powiesiłem przez debila. Patrzcie, udało mi się go nie zahaczyć. Nie wiem, po co dalej trąbienie. Słuchajcie, udało mi się go nie zahaczyć. Nie ma mandatu jeszcze. Ale piękne, słuchajcie, krajobrazy. Ta ciężarówka się fajnie właśnie prezentuje na takiej... To jest oczywiście plus. Oj. Widzicie? Tak się kończy moje gapienie się. To jest oczywiście, słuchajcie, plus Litwy, Łotwy, Estonii. No bo tak jak minusem są prędkości, ale te drogi są przepiękne. Te krajobrazy, właśnie dużo lasów. Plus właśnie te samochody. Ja nie wiem właśnie, co to jest za samochód. To raczej nie jest UAZ. To chyba nie będzie nawet nowy UAZ. Szczerze nie pamiętam. Jest takie stare ruskie auto, taki jeepek. Ale to nie jest UAZ, bo UAZ to wiem, jak wygląda. Chyba, że to jest nowa wersja jakaś, no nie wiem. Słuchajcie, mamy stację, ale ja będę wierzył, że po prostu przekimamy się na kolejnej. Bo to jeszcze mi czasowo troszeczkę... Jeszcze mam godzinę. Tutaj parking, ale parking to mnie nie interesuje, bo ja chcę też paliwo. Za jednym zamachem, żeby już do końca trasy... Znaczy, przypuszczam, że na tym byśmy też dojechali do końca, bo mamy duży bug, ale nie, na tom jeszcze nie zjeżdżam. Pojadę na następną. Pierwsza następna, jaka się pojawi. Oj, gościu tu skręcę. Ma to swój klimat, chociaż tutaj tak patrząc, o, ale rzeka, nie wiem, co to jest za rzeka, szczerze. Natomiast powiem wam, tak patrząc na ten, no to stodołę, na ten dom, jeśli tak w świecie realnym ktoś ma, no to przerąbane, trochę ci rzeka wyleje i w chacie masz wodę, ale to chyba nie była chata, tylko jakaś taka stodoła, nie wiem. Wiecie, ja tu za kółkiem jadę, to nie mam czasu tak się rozglądać, ale fakt, że zobaczcie, jak jest ta Litwa, znaczy teraz jesteśmy chyba na Litwie, nie? No z Estonii wyjechaliśmy do, nie, do Łotwy, przepraszam, w Łotwie jest. No to podoba mi się. Tutaj zobaczcie, jak jest to fajnie zrobione, nie? Tak klimatycznie. Chociaż tak szczerze, dużo... No tędy jechaliśmy parę razy, bo pamiętam po tym kościele. Takie parkingi jakieś... tutaj w lesie. Fajnie, fajnie to zrobione, te przystanki. Coś bardzo takie podobne do Polski, by można powiedzieć, nie? Klimaty. Tu znowu jakaś rzeka. Co to jest za rzeka tutaj? Dobra, my się musimy na stację, słuchajcie, jak najszybciej. No i się zaczynają 70. No to będziemy widoki podziwiali, aczkolwiek w nocy nic nie popodziwiamy, widzowie. I znowu stoją. Jechać.
No ła, mi tu nie ziewaj, jadę na stację, na minuta jadę, ile mam jeszcze czasu. Ciągle mi się... No jeszcze godzina 20, także on może jeszcze co chwilę poziewać. Mamy jeszcze godzinę. Tylko przez to, że mamy pilne zlecenie i ogranicznik prędkości, nie ma miejsca na stanie. Także ja będę, widzowie, dzisiaj perfidnie na nich wszystkich trąbił, żeby mi drogi nie tarasowali. Ja tu muszę jechać, nie stać. O, idziecie i jadę. Nikogo nie puszczam, dzisiaj się spieszę. Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, trzymam się lewej strony. Nie bój żaby. Tutaj ładne te świerki. Naprawdę ładne takie. Trzymaj się lewej strony. Konkretne. Dobra, mamy jakąś stację, ale czy tam jest parking? No można w sumie zajechać już. Można zajechać, tylko żeby był parking. A ja nie widzę na mapie parkingu, widzowie. Tak trochę dupa, nie? Nie ma... Jest, dobra, jest. Zjeżdżamy, sru. Tak już, słuchajcie, oczy mi zaczynają się czerwienić, moi drodzy. Tylko że parking jest obok. Aha. Obliczanie nowej... No dobra, no to tak jakby przyjmijmy, że... Bo tu chyba nie ma parking. A może tu jest? A może tu sobie zjedziemy na prawo. Bo mam wrażenie, że parking jest za płotem, że tak powiem. Ja zawsze staram się za jednym zamachem też zatankować, bo to jest jakby, wiecie, potem nie chcę sytuacji, że mi się skończy paliwo i... Bardziej, jeżeli tak jadę swoją ciężarówką, więc ono nie ucieknie nam. Zobaczmy, czy tutaj się będzie można przekimać, czy muszę jakoś ładnie zaparkować. Chyba nie działa ten parking, widzicie? Znaczy działa, no ja jeszcze nie wjechałem porządnie. Ty tam mi nie ziewaj, Jukenie, ty. Ty, Jukenie, gagatku jeden, co ziewasz mi tu? Ten parking chyba jednak za płot chyba będzie trzeba pojechać na parking. Widzicie? To tu nie działa. A nie, działa. Ile było? Dobra, jak działa, to śpimy, nie? Chrapiemy. Tak też, widzowie, coś czułem, nie? Że nas obudzi deszcz, który zacznie padać. O, minus ty się, minus Helga. Ej, Helga, ty, Helga. Helga, ty nową ciężarówkę dostałaś, kobito. Oj, Helga, podpadasz mi teraz. Ja ci nową ciężarówkę kupiłem. Skrętu w lewo. A ty mi takie numery robisz, żeś mi minusa znowu zrobiła? Za długo dobrze było, Helga? No nic, widzowie, no troszkę w nocy pojedziemy, nic nie zrobimy, bo zobaczcie, 1300 km przed nami, a my to musimy czyli w razie czego jeszcze jedno spanie mamy. Bo my musimy na poniedziałek maksymalnie na północ dojechać, czyli jakby jedno spanie mamy jeszcze w razie czego w zapasie, a tak szczerze to dopiero chyba z 200... Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Oj, z 200 km widzowie tej trasy przejechaliśmy dopiero. A my tu mamy konkretną trasę, a czas leci, no i tu jakieś widzicie 50-tki, 70-tki. No nic, nocka będzie ciemna, no trudno. Jak to w nocy, widzowie? Ciemno już, zgasły wszystkie światła. Ciemno już, noc nadchodzi, głucha. Nadchodzi noc, no. Nadchodzi, no co zrobię? No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, drogi widzu? No idzie noc. Nie ma to tamto, trzeba jechać, prawdziwi kierowcy, słuchajcie. W ciężarówkach też w nocy jeżdżą. Ja akurat pod odcinki staram się, nie że nie lubię, bo ja to tłumaczyłem wiele razy. Mi się bardzo dobrze, widzowie, jedzie w nocy, bo raz, że mamy mniejszy ruch.
Nie mam problemu tutaj jak z widocznością. Jedynie z wyjątkiem tego odcinka, co gabaryty wieźliśmy, to tam było za ciemno. Ale to dlatego, że musieliśmy patrzeć w lusterka, nie? To była dla mnie masakra, tak zwane. Masakra. Więc tam do nocy nic nie mam, też chodzi pod odcinki, nie? Żebyście mogli zobaczyć te wszystkie z DLC, z promocja, te wszystkie trasy. A wiem, że zwracacie uwagę, bo często w komentarzach piszecie, czy coś. Ja pytałem, jak nie wiedziałem. I zawsze w komentarzach piszecie, że czy coś jest podobne do. Podobnie odzwierciedlone. Ostatnio chyba właśnie kolega pisał odnośnie. Pozdrawiam, drogi widzu, który pisałeś tam odnośnie Śląska chyba, że faktycznie Śląsk jest dość mocno odwzorowany. Jedź tą landarą, ty chłopie. Ja tu cysterną ciężką jadę, a ty jedziesz tam popierdółką, a się wleczesz. Nie wiem, czy cię wyprzedzać, chłopie, czy cię nie wyprzedzać, a wyprzedzę cię. Albo cię nie wyprzedzę, bo o, idzie mandat. Pewnie jakoś tak dziwnie. Coś chyba wszedł jakiś update, bo zauważyłem, widzowie, że inaczej samochody zaczęły się zachowywać na drodze. Te boty. Chyba wszedł update i chyba to popsuli, bo te zachowanie samochodów w tym momencie jest takie, jakby to powiedzieć, kwadratowe. Te samochody kiedyś jeździły po łuku, jak skręcały, a teraz jeżdżą tak totalnie kwadratowo. I przez to może ten autobusiarz we mnie przydzwonił, słuchajcie. Jedź prosto. Możliwe, że przez to właśnie we mnie autobusiarz przydzwonił. Tak strasznie dziwnie, coś musiał jakiś update wejść. Nie patrzyłem na Steamie, bo mi się to automatycznie pobiera. Nie zwróciłem uwagi. O, ktoś 50. O, to ładnie Umberto zarobił. Pięknie, no widzicie, Umberto można. Też awansował. No i zaczęły się 70, kurde. No ja dlatego, to macie odpowiedź, moi drodzy, dlaczego ja nie lubię jeździć po Litwie, po Łotwie. Szczególnie tutaj Litwa, Łotwa. Mimo pięknych widoków i wszystkiego na plus, te trasy mnie tu męczą, no bo jechać cały czas 70, no to wiecie, jeszcze 90 to zrozumiem, jak mam tę blokadę, nie? Ale 70, no to już tak wiecie, to są cały czas 70, to jeszcze jak noc się robi, ciemno się zrobi, to ja nie wiem, czy zasnę, słuchaj. Muszę kiedyś w końcu ten odcinek nagrać. Ale to bym wziął taką trasę, może do 2000 km, zobaczymy. Albo też w takim stylu paru browarkach, jak mi się będzie jechało. Ale nie powtarzajcie tego, nie wolno. A czy w sensie w Eurotracku, to tam wiadomo, eksperyment, ale w świecie realnym oczywiście. Nie wolno. Dobra, teraz chyba wjeżdżamy na Litwę. Ja akurat tych flag nie rozróżniam. Powiem wam szczerze, trochę ta Litwa ma taką podobną flagę do Portugalii, tylko wiem, że Portugalia ma chyba to w drugą stronę. Tak, albo Brazylia? Chyba Brazylia, a już nie wiem. Słuchajcie, za dużo jest tych flag, tak ciężko się połapie. Czasem się mylą one. Ale to chyba każdy z nas tak ma, nie? Moi drodzy, że takie podstawowe flagi to się kojarzy, że to macie, to mamy zakodowane, że nie wiem. Polska, no to już tam wiadomo, no oczywiste, trudno, żeby chyba nie ma osoby, która nie umiałaby flagi polskiej rozpoznać. Natomiast no mamy flagę przecież, którą rozpoznamy, no to nie wiem, Stany Zjednoczone, każdy rozpozna, nie? Niemcy powiedzmy też. Bo to tak jak jakiś tam nasz sąsiad, nie? Takie podstawy, ale też Litwa też niby naszym sąsiadem jest, ale no nie wiem, mi się tak wydaje, że są takie podstawowe flagi, które każdy ma zakodowane. No na pewno są osoby, które wszystkie flagi znają na całym świecie. Ja wam się przyznaję, że w życiu. Nie znam wszystkich flag.
czy nie jest mi to do niczego potrzebne, no bo po co mi taka wiedza? Jakbym gdzieś tam jechał, no to bym się orientował, nie? Trzymaj się prawej strony. Kierowca Megan F. Jakiś przychód, którego nie widzę. No ale dobra, 300 tysięcy mamy już zarobione, plus moje zleconko, także przecież zakładamy, że dojadę w całości do końca, przecież widzowie. Jak wy myślicie? No chyba dojadę, nie? Wstyd byłoby na realistycznej jeździe nie dojechać. No i pięknie, zobaczcie jak oni ładnie... Jak oni ładnie poziomy zyskują. Czekajcie, to jest... No ty baranie jeden, ty... No tyż zgłupiałeś, chłopie. Zajechał mi drogę, kretyn jeden. Tą kurde... Tą, nie wiem, tym kontenerem. Oj, 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 oj. Skąd ja miałem wiedzieć, że tu się paskuje? No co ty tak, gnoju, mi hamujesz? Ja ci trąbnę. Jak ja cię trąbnę, chłopie, zaraz. Co tam taki... A, bo tu korek jest, no dobra. I on nie wiedział, że korek. No skąd miałem wiedzieć? Na awaryjki celowo włączyłem, żeby mi ktoś tyłek nie wjechał. Chociaż wam powiem szczerze, że akurat tak te boty jeżdżą, że tak jak mi się zdarzyło komuś przydzwonić w tyłek, tak mi nikt tu w tyłek na szczęście jeszcze nie wjechał. Najprzyjemniejsza droga będzie po Polsce, aczkolwiek no akurat przez Polskę. Akurat widzowie, ale w sumie chyba pierwszy raz przez Polskę w nocy pojedziemy. Może to też ma swoje uroki. Powiem wam, że drogi w Polsce, w Eurotracku oczywiście, są bardzo fajnie zrobione w tym promocie. I tutaj nawet w nocy, zresztą zobaczycie. W nocy bardzo dużo jest takich detali, to zupełnie inaczej Eurotrack wygląda, mówimy o Polsce, też w dzień, zupełnie inaczej w nocy. Jest tyle detali pododawane. Ej, czemu ja jadę? Aha, bo z górki. Przecież mam ogranicznik prędkości, tak jak ja mogę prędkość przekraczać? Halo. Dobra, bo z górki było. Trzymaj się lewej strony. Ojej, widzicie? 70, no i dlatego nie lubię, no. Dlatego nie lubię Litwy, no. Litwo, nie ojczyzno moją. Jakieś budowy robią, coś? Coś tu jakąś drogę budują chyba. O, tu też widać, jak te lampy są fajnie zrobione, nie? Że one naprawdę tak są, no, mega realistyczne. To oświetlenie podoba mi się. Bardzo mi się to, widzowie, podoba. Trzymaj się prawej strony. Także jak widzicie, jazda w nocy też ma swoje plusy. Czekajcie. Tu? Zjedź w prawo. Tu? Gdzie ty mnie, Iwona, prowadzisz na stację? A nie, bo tu jest taki zjazd. Dobra. Chyba 20 to kogoś już pogrzało. Jest to na rowerze bym przekroczył. Serio? Czy ciebie, Iwona, pogrzało już całkowicie? Po co mi kazałaś tu jechać? Ale widzowie, wtopa. Iwona do wyrzucenia, nie? Widzowie, Iwonę trzeba w dupę kopnąć, bo tutaj mam jechać. Z prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Nie, no Iwona, teraz mnie zawiodłaś. Zjedź w prawo. Ja myślałem, że to jest jakoś, wiecie, połączony ten minus. Co to takie minusy dzisiaj cały czas? Widzicie, widzowie, niestety, nie? Oni niby awansują i tak dalej, ale minusy robią straszne i to przez to właśnie, że zlecenia zbiłem o pół. Także zobaczcie, miałem 300 tysięcy na koncie, już mam 250, tak mi zjechali z minusami, nie? Także to niestety, to też jest jest minus zbijania tych zleceń, więc tym bardziej dlatego właśnie uważam,
że Montreal Economy jest do dy, no bo to w tym momencie idziesz na bankructwo. Dobra, gościu, spierdzielaj mi tą... Jest do duszy ten Montreal Economy, bo on jeszcze gorsze ma ceny i w tym momencie no to oczywistym jest, że jedź prosto. No, pracownicy nie zarobią. Widzę, to jest mega oczywiste, skoro my musimy się wtedy napocić, żeby zarobić, to oczywistym jest, że pracownicy będą tylko robili minusy, no to to jest znowu drugą stronę taka gra, która nie sprawia przyjemności. W ogóle nie sprawia przyjemności. Może niektórym sprawia, no ale to nie jest żadna frajda, że ci pracownicy minusy cały czas robią. A widzicie u mnie, no 20 tysięcy, 15 tysięcy minut, to już są duże kwoty tych minusów, nie? Pewnie ciężarówkę mi uszkodzili gagatki, dali do naprawy i dlatego są minusy, mi się tak wydaje. I dlatego też mówię, że tu powinno być, no 70, powinno być takie zarządzanie przeze mnie, nie? Że ja powinienem się zgadzać lub nie, czy ktoś daje do naprawy. Tak jak zresztą zarządzać... A następnie skręć w lewo. Zarządzać kursami. Skręć w lewo. Bo jak te boty robią sobie, wiecie... No jestem ciekaw, jak ci kierowcy jeżdżą, a nie mam możliwości tego zobaczyć na własne oczy. Jakie tu garby? Co to za droga? Z jakąś wieś jedziemy litewską? No już tylko 1000 km do celu. Tak mówię, jakbym robił trasę na dwa koła, ja raptem robię trasę na 1500. No chciałbym trochę nadrobić. Powiem wam, to jest na pewno minus, nie? Bo też widzicie po długości odcinka, że tu na pewno się w godzinie nie uwiniemy, przez to, że tak wolno jedziemy i przez to, że no te 70 to już w ogóle jest masakra. Przyjazd nam się już przedłużył na godzinę 17, że mamy już tylko jeden sen w zapasie i to tak na styk, dosłownie. Także ja już mam serdecznie dosyć tych 70. Wjeżdżajmy w końcu do Polski, to chociaż te 90 pojadę. No w nocy 60 jest w mieście przecież. Nie wiem, czy to nadal obowiązuje, czy to znieśli, ale takie coś zawsze było, że w nocy o 10 szybciej może. No ty gościu, ty chłopie, coś ty zrobił. Tak się nie robi. Busiarzu ty, wypierdzielaj mi stąd. Co tu się od Jukenawia, moi drodzy? Co tu się od Jukenawia? Jedź prosto. A następnie trzymaj się lewo. Ale rekordowy przychód. U kierowca Umma 42 zł zarobiła dla mnie. Widzowie, będę miał na chipsy i na browarka. Nie no, po prostu majątek zarobiła. Bogaty jestem, widzowie. Jakbym w lotto wygrał, się czuję. 42 zł. Dobra, grzejemy, bo tu... Noc głucha, ciemno wszędzie, zgasły wszystkie światła, a my jesteśmy w dy z tym trasą. Tak nam nie idzie coś. W sensie, że nie, jakby dla... No właśnie, dlatego dla mnie pod odcinek, no to już może macie odpowiedź. Dlaczego dla mnie takie trasy na tym blokerze są bez sensu, albo widzicie, na 70, które... Nie, no to już jest w ogóle bez sensu na takiej trasie się. I zobaczcie, za to nie lubię Litwy. Gdzie tu 70? No ludzie. I takie trasy dla mnie są nudne troszkę, to jest dla mnie za wolno, mnie to usypia, bo nie widzę po prostu ubywających kilometrów, one tak po prostu mozolnie idą, nie? No, mnie to na przykład usypia, jak to, o jest 130, ale zaraz pewnie znowu będzie 70. Bez sensu, na wiadukcie 130, suchar. Także ja też dlatego z tym blokerem tak nie jeżdżę, no dziś dla widza robię challenge, zgodziłem się, mówię, już mówiłem o tym od paru odcinków, że zrobimy dla widza, czyli dla ciebie, drogi widzu, żeby wam pokazać, że umiem jeździć, ja po prostu też muszę mieć wenę, jak wiecie, myślę, że te
ostatnie parę odcinków, co było z Eurotrucka, co tak nie do końca mi tam wszystko wychodziło idealnie, po prostu wynikało z tego, że już byłem przemęczony tym Eurotrackiem. Wiecie, jak ja nagrywam po parę odcinków dziennie, czasami, ale to chyba z górki się rozpędziłem. Zaraz zobaczymy, co się stanie, nie? Bo ja mam blok... się prawej strony. Widzicie, już maleje. Już maleje, czyli... Czyli to po prostu z górki się rozpędziłem, tak. Okej, fajnie wiedzieć. O, policjanty. Grzejemy za autobusiarzem, widzowie. No i tak mi się wydaje, że jak troszeczkę za dużo tego nagrywałem, ja lubię nagrywać też trochę na zapas, żeby mieć, bo pamiętacie historię, jak byłem chory, no to przez tydzień nie było odcinków, a tak bym wrzucał. Nawet nie wiem, czy bym miał siłę wrzucić, tak 3 dni mnie zgięło. Ale no byłyby sobie. Jedź prosto. Trzymaj się lewej strony. Więc tu jest mój wniosek taki, że ja po prostu będę od dziś nagrywał odcinki danego dnia, na co mam wenę. I to trzeba czuć. Ja zupełnie inaczej się czuję za tym kółkiem dzisiaj. Ja po prostu nawet, mimo że jedziemy te 90, no to jakoś taki chill, nie? A faktycznie jak nagrywałem po kilka odcinków dziennie, to czasem już byłem taki, no po prostu przemęczony, nie? Co nie mówię, bo dzisiaj pewnie też nagram jeszcze jakiś odcinek na jutro. Skoro czuję wenę, ale faktycznie takie czasem taka chwilowa przerwa dobrze też robi. Dobra, chyba do Polski będziemy, widzowie, wjeżdżali. Tu będzie ten taki dziwny wjazd do Polski, jeśli dobrze pamiętam. Znaczy nie wjazd tutaj, tylko za jakby już granicą polską, taka droga jakaś rozbudowywana chyba. Pamiętam. Wiem, że tam Iwona głupiała. To było chyba tu właśnie. Ale dziś też inną drogą pojedziemy, więc jest bardzo prawdopodobne, że coś odkryjemy nowego. Zobaczymy, czy coś odkryje, czy się czegoś nie odkryje. My do Czech... Gdzie my jedziemy w ogóle? Gdzieś do Czech chyba, jak dobrze pamiętam. No, cały Yukon. Wiecie, że ja już nie pamiętam, gdzie jedziemy? Polska, biało-czerwoni. O, stoją krokodylki. Jechać tą lawetą. Województwo podlaskie. Tym Podlasia teraz powinien wlecieć. Niestety nie mogę na odcinku włączyć, bo by mi odcinek wywaliło. Ale fajny jest ten Podlasia. Fajne dziewczyny tam są. Pozdrawiamy Matiego. Na rondzie zjedź pierwszym. Całego widza. Mateusz Wajchę przełóż. Jakoś mi to realistycznie idzie, no daję radę. Ale raczej dziś już nie nagra... O tej drodze właśnie mówiłem. Raczej wiadomo, że już dziś nie nagram drugiego odcinka w takim realizmie, w sensie z tym blokerem, bo to by można na głowę dostać, widzowie. A już na pewno nie z Litwą i Łotwą, gdzie jest, kurde, ograniczenie do 70 w większości, więc cieszę się, słuchajcie, niezmiernie, że opuściliśmy tą Litwę, bo wiem, że teraz już kulturalnie możemy sobie te 90 lecieć. Zobaczcie, jak długo przez te... To macie odpowiedź, dlaczego Litwa jest taka zła. Zobaczcie, jak długo jechaliśmy przez Litwę, Łotwę, Estonię, a ile tak naprawdę kilometrów, jeszcze nawet połowy trasy nie mamy zrobionej. Znacznie mniej niż połowę, nie? Tu jest jakieś miasto na lewo do odkrycia, ale nie chce mi się, wiecie co, odkryłbym znak zapytania jakiś. Ale powiem wam szczerze, że nie chce mi się. Ja teraz chcę już jechać, nadrobić trasy. Mamy tylko jedno spanie przed nami, o którym na razie nie myślę w ogóle.
Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Było ty chłopie, ale żeś mi tu. No i oczywiście jakaś... Tradycyjnie jakaś... Chyba kraksa. To już jest norma tutaj. Czekajcie, będę musiał coś wykombinować. To gościu mi tutaj... Gościu mnie tu nie chce wpuścić. Gałgan jeden z drugim. Ty, no gościu, puszczasz mnie czy nie? Bo ja jadę. No i utknęliśmy, widzowie, nie? Ostatnio tu musiałem gościa przetrącić. Bo inaczej bym nie pojechał i teraz jest ta sama sytuacja. Teraz jest, słuchajcie, identyczna sytuacja, widzowie. Tam coś kręcą. No jest identyczna sytuacja, też wtedy musiałem auto przystaranować tutaj. Czekajcie, bokiem tam nie wjadę, nie? Ja bym to ominął, wiecie co, mam pomysł, ale czy mi się to uda? Zaraz zobaczymy, czy mi się to uda. Przesuń się tą, kurde, kawałek. No jak widzicie, nie chce mi się gałgan przesunąć. Oj. Aż popsułem, słuchajcie, jakiś skrót klawiszowy wcisnąłem. My tu sobie zaraz, widzowie, poradzimy. Słuchajcie, no realistycznie. Prawda, drogi widzu, realistycznie. Mamy do zawiezienia towar. To akurat oni tak tu stoją, że nie wiem, czy da się skosić ten znak. No niestety, znak toporny bardzo. Ale udało się. Trzymaj się lewej strony. Życie, widzowie, życie. A zobaczycie, że nagle za mną oni zaczną jechać, nie? To są te losowe zdarzenia drogowe, jakby ktoś miał wątpliwości. No natomiast tutaj, no wiecie, no moglibyśmy... Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Moglibyśmy sobie tu ruski rok stać, tylko pytanie po co, nie? My nie mamy czasu, widzowie, zobaczcie, znowu nam... Przez to nam, słuchajcie, kolejne pół godziny uciekło. Kolejne pół godziny nam z dostawy uciekło. Także ja nie wiem zaraz, czy się na sen załapię. Jakbym musiał iść spać, czy zdążę z dostawą, nie, na czas. Do północy musimy ją jakoś tam dostarczyć, także... To nie jest, widzowie, tak hop-siup wszystko. No ale chociaż do Polski wjechaliśmy, chociaż... Wjazd do Polski okazał się... No niestety, troszkę nieprzyjemny wjazd do Polski. Nie wiem, słuchajcie, czy ten kierowca może pijany zasnął za kółkiem, czy to tam się stanęło. Trzymaj się lewej strony. By był trzeźwy, to by zepchnął to auto, prawda? No i widzicie, jedziemy 90, nawet nie. Także działa ten bloker, działa. Na maksa go duszę i widzicie, nie chce 90 przekroczyć. Wtedy troszkę przekroczyło, bo było z górki pewnie i to dlatego. Dobra, jedziemy jak prawdziwy tirolot w takim razie. Trzymaj się lewej strony. 90. No ale widzicie, co mi po mojej 90, gościu przede mną się wlecze. Aha, bo to jest 50. Tak znienacka się pojawiła, 120 teraz, ale super. Nie wiem po co tam, tam jest jakiś błąd, słuchajcie. Teraz 140, tyle co na autostradzie, tu jest jakiś błąd ewidentnie. Tymi prędkościami. Ale piękna droga, zobaczcie, jakaś ósemka krajowa.
No i zobaczcie, no i tak nie lubić promocji, akurat właśnie tu się pomyliłem, bo akurat w sumie do Polski wjeżdżamy, to się rozjaśnia. No ale zobaczcie, gagatek przed nami jedzie 70, no to też jest jakby... Nawet nie. Na Białystok jedziemy, dobra. Policjanty za nami jadą, teraz nie wiem, czy ja mogę ich wyprzedzić, czy nie mogę. Chciałbym tego gagatka wyprzedzić, no bo przecież jak można 70 jechać na trasie takiej. Wiecie, no troszkę bądźmy poważni. No ale skoro jako taki realizm, to oczywiście na zakręcie nie będę wyprzedzał. No zobaczcie, 75 jedzie. To jest żenada, widzowie, 70. Dobra, wyprzedzam go. Wolne. A że ciągła, no jakby to wam powiedzieć. W świecie realnym też ciągłe są i czasem się je nagnie. Więc realizm jest zachowany. No i teraz to sobie mogę jechać. Przed siebie. I od razu mi czasu 15 minut ubyło od dostawy. Było przyjazd na 17.30, a zmalało na 17.13. No i tak to można jechać. Mimo blokera. A, długo się nacieszyłem. Kolejny zawali droga. Czemu te boty nie mogą tu normalnie jakoś jechać? A ten ile jedzie? Ten to jedzie 50. Trzeba trąbić, wyjścia nie mamy, widzowie. No to jest trochę skandal, że oni tu jadą 50-60. Zobaczcie, taki ruch się zaczyna po godziny szczytu. My go już nie wyprzedzimy, bo nie ma jak. Chyba, że się nam tutaj pas doda. O, jak fajnie. No to spierdzielaj ty. Chyba też Volvo masz, tak jak ja, a się wleczesz w gałganie jeden. Wstyd, chłopie. Wstyd. No dobra, 70. Stare, bo ja 50. To chyba do jakiegoś miasta wjeżdżamy. Dobra, do Białego Stoku. Jedziemy, słuchajcie, na szkolną 17, widzowie, zobaczyć. Do Konona. To wy na to, zaglądamy, gdzie jest ta szkolna 17. Tak grzejemy, zielone, grzejemy. Nie wiem, czemu w mieście jest 120 ustawiony limit. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. No, myślałem już, że gagatek mnie puści, no. To za gałgan jeden. Wgapiłem się chwilę, nie patrzyłem na GPS-a. Oj. Coś, widzowie, poszło nie tak. Źle wyliczyłem odległość. Ale ty już mnie puścisz, gałganie. Nie, ty już mnie puścisz. Nie ma zmiłuj, ty już nie będziesz musiał puścić. Tylko mi nie ruszaj. Dobra, idziemy do szoferki. Udało się, widzowie, udało się. No tamten to, tamten akurat błąd był. Mój błąd oczywiście, mój. Tu nie ma żadnej żadnego innego wytłumaczenia. Był mój stuprocentowo błąd, że źle wyliczyłem i po prostu wyszło jak wyszło, nie? Że w gościa leciutko przytarłem, no, no i mandat poszedł, no. No życie, widzowie, no czasem tak jest. Kto błędów nigdy nie popełnił? Wiecie,
Gdyby bot we mnie wjechał czy coś, no to bym to krytykował, no ale tu ewidentnie to ja wjechałem w niego. Chociaż mógł mnie puścić, ale no, nadal jest moja wina. Zakaz jazdy konno. Jeżewo. Okej, to teraz nie wiem, dobra, na razie nie patrzymy jak jedziemy. Dokąd jedziemy, jeszcze patrzymy ile trasy przed nami. Jedną rzecz, za 9 godzin, czy ja widzowie będę musiał się przespać? Bo nie dojedziemy do celu bez snu. Znaczy no, za 9 godzin muszę się przespać, a mamy 11,5 godziny trasy, także... Mamy naprawdę dostawę na styk, to jest pilna dostawa i ona będzie idealnie na styk. Także póki się da, na autostradzie w Polsce to grzejemy ostro. Zresztą 90-ką ciężko powiedzieć, żeby było to jakieś grzanie. No ty, kretynie, gdzie mnie drogę zajeżdżasz? Ja nie będę zwalniał przez ciebie. Zaraz pewnie znowu się bramki zaczną. Tak się jeździ po tej Polsce. Te bramki to jest naprawdę... Tak teraz się wczuwam, słuchajcie, w takiego kierowcę, nie? Który jedzie sobie autostradą. No rozpędził ten zestaw do tej 90-ki, leci sobie tam spokojnie, widzi, że coś mu dystans maleje, leci sobie tą 90-ką, no która no nie jest jakąś prędkością wielką i kurczę, co chwilę musi hamować, bo bramki. I do tych tam 40 na przykład, bo w Polsce tak jest realnie, nie, że to, znaczy chyba, że zmienili, ale ile razy autostradą jechałem, zawsze te 40-ki tak chamsko były zrobione, nie? To nawet wam powiem szczerze, wiecie o tym, że nawet te... Oj, już myślałem, że będzie kolizja. Wiecie, że te ograniczenia prędkości na autostradach przy bramkach, to nawet sami policjanci z drogówki krytykują? Bo zobaczcie, ja podam wam taki przykład, nie? Ci, którzy jeżdżą na przykład niezarejestrowanym, chciałem powiedzieć, nieoznakowanym radiowozem, nie? No i jedzie taki policjant za gościem, no i to się nagrywa, no i on nie może mu jakby odpuścić, no bo to jest nagrane, nie? I oni naprawdę niechętnie dają te mandaty, bo no jedzie za gościem, no i widzi, że tam gościu zaczyna zwalniać już jak trzy są progi, nie? I potem się robi 40. Że już gościu dał na luz i po prostu chce się dokulać do tej bramki, tak? No i w momencie, kiedy przejeżdża tą 40, ma na przykład tam 60 na liczniku, no i no oni muszą mu zadać za to mandat. Nie mogą mu tego odpuścić. No i to jest chamskie, nie? Z tymi akurat w Polsce tymi. Widzicie, jak te boty dziwnie jeżdżą? Tak bardzo nerwowo, tak kwadratowo jakoś? Niektóre jadą normalnie, chyba że coś w tym modzie się zmieniło, bo mam ten mod niby na realistyczną jazdę, ale... Nie wiem, no moda nie aktualizowałem, no tak, ale jeżeli jest na Steamie, to chyba się automatycznie tutaj aktualizuje, no nie wiem. Nie wiem, moi drodzy. Dobra, 690 km, no to już mamy połowę trasy, to już jest motywujące dla mnie. Kocham jeździć przez Polskę, moi drodzy, i nam czas dostawy zszedł poniżej godziny 17, także no... Nie wiem, jak ten GPS średnią prędkość liczy do dostawy. Ale jak widać, ma mniej chyba wyliczone, skoro nam schodzi. Ja nie wiem, ile te ciężarówki boty jeżdżą w tym momencie, skoro zobaczcie, my lecimy 90 i tak szybko gościa wyprzedzamy. Faktycznie one muszą chyba z 7 dych jechać tylko. I tak jak, słuchajcie, mówiąc szczerze, jestem trochę przeciwnikiem wyprzedzania przez ciężarówkę na autostradzie, ze względu, że mamy tylko dwa pasy, a nie trzy. No ale zobaczcie, teraz wczuwając się w takiego kierowcę, rozumiem ten sens. Zobaczcie, gdybym ja teraz na przykład miał wlec się za tą ciężarówką i nawet nie będę sprawdzał, ile ona jedzie. Już mogę na oko powiedzieć, że 75 maksymalnie. A my lecimy 90, tak? I mamy... Zobaczcie, i lecimy te 90 i nam schodzi ten czas. A wiemy, że jesteśmy na styk z czasem, z dostawą. No to co robimy? No to wyprzedzamy tą ciężarówkę, bo chcemy lecieć 90, tak?
Więc tu faktycznie, moi drodzy, jakby rozumiem ten sens, nie? Chociaż z perspektywy osobówki jest to wkurzające, no bo to blokuje ruch, jak ktoś... Znaczy nie, no zobaczcie, jeśli wygląda to tak jak teraz, że gość jedzie, nie wiem, 75, a my tam jedziemy 9 dych, no to takie wyprzedzanie to rozumiem, nie? Ale o 2-3 km na godzinę, jak się wleką przez 3 km, kurczę, to jest wkurzające. Ale fakt, tu według mnie rozwiązanie jest proste. Ja to mówiłem wiele razy nawet w Eurotracku. Tutaj problem polega na tym, że w Polsce autostrady powinny mieć trzy pasy. Powinny być trzy pasmowe autostrady, nie dwu. Nie wiem, dlaczego wybudowali. Przecież dawna droga 92, ona się kiedyś A2 nazywała właśnie. To jest odpowiednik A2 tutaj przy Poznaniu. Mówię o tej części akurat pod Poznaniem, która akurat tu w Eurotracku nie jest zrobiona. Ale była dawna droga 92, która kiedyś właśnie nazywała się potocznie A2. Nie wiem, skąd to się wzięło. To jest taka stara poniemiecka droga i odcinek od Wrześni tam chyba do Konina. Już dokładnie nie chcę skłamać, albo od Poznania do Wrześni. No, już nie pamiętam dokładnie, ale jest odcinek, który jest ładnie szeroki. I tak samo tutaj zaraz na wylocie z Poznania też ten odcinek jest bardzo szeroki. On miał trzy pasy. Teraz to przebudowali, zrobili z tego dwa, no bo wiadomo, krajowa droga, ale... Ale jeśli chodzi o autostradę, no to ja na przykład nie rozumiem, czemu w Polsce autostrady mają dwa pasy. Znaczy są pewnie jakieś momenty, o Jezu, co oni tu robią? No to akurat musiałem odbić, no. No widzicie, dwa pasy na autostradzie. Wjechaliśmy na autostradę, dwa pasy. Także to jest dla mnie niezrozumiałe i wiecie, gdyby taka autostrada miała te trzy pasy, wtedy rozumiem sytuację taką, że ciężarówka jedna jedzie 75 prawym, no to środkowym może druga ciężarówka ją wyprzedzić, a trzeci pas jest kategorycznie tylko dla osobówek. I to ma sens. Wszyscy by byli szczęśliwi z takiego obrotu sprawy. Coś mi się duży ta trasa, ale to chyba przez to, że mówię w tej Litwie, znaczy w sensie patrzę czasowo, nie? I mieliśmy bardzo krótką trasę, jeśli chodzi o dystans. I czasowo, jak tak patrzę na czas nagrania, to mi to strasznie tak się koduje w głowie, że ta trasa strasznie długo trwa, bo jesteśmy w jej połowie. I to chyba przez to, że właśnie na tej Litwie te ograniczenia do 70 były. Ale i tak jak widzicie, starałem się mandatu nie dostać, a dwa ostatecznie dostałem. Jak wjechałem do Polski, to nagle dwa mandaty wleciały. A przynajmniej w Polsce zostanie. A to gościa przyhaczyłem, a to musiałem na autostradzie odbijać. I też gościa przyhaczyłem na czepą. W obu przypadkach moja wina, no. Nie ma co tu dyskutować, moi drodzy. Ja w ogóle się chyba zatrzymam i coś sobie zjem, powiem wam szczerze. To może będzie mi się lepiej jechało, jak się najem. Jednak święta mamy, to się trzeba najeść, moi drodzy. To gdzie byśmy się tu mogli zatrzymać? A, możemy tutaj zrobić pauzę przecież. Dla ciebie, drogi widzu, to bez różnicy, prawda? Pisaliście nawet a propos herbatki, żebym sobie spokojnie spauzował, się napił. Bardzo mi miło. Bardzo doceniam wasze komentarze. Dużo to zawsze do każdego odcinka wnosi. Także pozdrawiam cię, drogi widzu, bardzo gorąco, bardzo serdecznie. O, mamy pretekst, żeby się zatrzymać, to tu sobie możemy akurat... Mi się ta trasa, przyznam wam się szczerze, bez bicia, troszkę przed tym jeszcze supermarket nagrywałem. No i dłuży mi się ta trasa, ją planowałem zupełnie szybciej zrobić, miała być w godzinkę, ale no ta jazda, jak widzicie, realistyczna, nie ma sensu pod odcinki. No bo nie nadrobimy. Także mi się głodny zrobiłem, więc proponuję zrobić tak, że się szybko najem i zaraz do was wrócę. Także tutaj się pauzujemy przez Escape'a, zaraz do was wracam. Dobra, moi drodzy, dobra. Lecimy dalej. Akurat pierwszy raz w historii, słuchajcie. O, aż się zatrzymałem, tak, już wam się tłumaczę, moi drodzy. Pierwszy raz w historii. Dogrywam to 2 godziny później, słuchajcie, bo szła ogromna burza. Pierwsza burza wiosenna.
musiałem aż sprzęt wyłączyć. Tutaj akurat uważam, że ostrożności, słuchajcie, nigdy za wiele. Zawsze jak jest burza, to już jest blisko, to sprzęt wyłączam. Już raz mi się w laptopie kiedyś dysk uszkodził i od tego momentu już na stacjonarce uważam. Ale fajna ta autostrada. Skręć w prawo. Zobaczcie, jak to ładnie zrobili. To jest chyba wjazd na A2 będzie. Tam jeszcze w prawo nie jechaliśmy. Przecież to szybko przelecimy, bo to do Czech. Oj, policjanty stoją. Aż muszę zerknąć, słuchajcie, bo nie wchodziłem od instalacji Promoca na stronę. Nie wiem, czy tam jakiś update wszedł. No i muszę wejść, zobaczyć. Coś tam może się zaktualizowało, czy Poland Rebuilding jest jakaś nowa wersja. Znowu? Nie, no nie wierzę. Znowu jakieś gałgany stoją, drogę blokują. O nie, ze mną nie będziecie takich numerów tu robili. A nie, czekajcie, teraz jest cała autostrada zblokowana. A ja tu się spieszę. Niby coś tam się rusza. No dobra, skoro jakiś realizm miał być. Co to taki korek, widzowie? O! Słuchajcie, no tak być nie będzie, widzowie. To tak nie może być. Jakaś blondyna w policji za mną jedzie, tak ją może namierzymy. O, czekajcie, bo coś ruszyło. No wiele nie ruszyło, ale... To już z szoferki będziemy obserwować. Aha, coś czuję, widzowie, że... Coś czuję, że tutaj trochę postoimy. Co oni tu robią? Co tu się od Jukenawia, widzowie? O! O, to. Teraz nie wiem, czy puszczać tych policjantów, czy nie. Chyba nie wiadą we mnie, co? Boże, jak ta blondyna wjedzie. No na bank we mnie wjedzie, jak nic. No co oni tu robią? Czemu tam gościu stoi, słuchajcie? A mogłem lecieć awaryjnym, widzicie? Tak się kończy w Eurotracku realistyczna jazda. Mogłem lecieć awaryjnym, już dawno byśmy jechali. Jak mi się tu blondyna wtrynia, patrzcie. Ciekawe, czy... No jedźcie, ludzie, co tam się dzieje? Teraz to jestem zblokowany kompletnie, nie mam jak nawet na awaryjny pas wjechać. Ja w ogóle nie mam czasu, widzowie, teraz, bo... Ale ładne jest to Volvo. No jechać! Zobaczcie, teraz się wkopałem, bo nawet nie mam jak wycofać, jakbym chciał na awaryjny pas wjechać. Teraz nie mam jak stąd uciec w ogóle. No nic, dawno się nic nie działo. Możemy zrobić jeszcze myk, widzowie, i to nie ma wyjścia raczej. Nie ma wyjścia, ale już to naprawię. A nie, źle wpisałem, czekajcie. Dobra, jak widzicie, mam na czwórkę. Ustawiony mam na czwórkę ruch, on zaraz się zaktualizuje. Minie pewnie około 4 minut, a nie, już jedzie coś, dobra. Mam ustawiony na czwórkę, oby nie był za duży. Natomiast musiałem, jak widzieliście, no to zresetować, bo byśmy nic nie zrobili. Jeszcze jakbym się jakoś wybronił z tej sytuacji, to spoko, ale...
Nie było wyjścia, widzowie. Nie było wyjścia. Bardzo mi się podoba to Volvo. Jakoś tak na początku do wnętrza byłem średnio przekonany, bo ono się troszeczkę różni od tej starszej wersji, w sensie, że te liczniki nie pokazują tych wszystkich danych, co, no, co te stare Volvo. Dlatego byłem na początku troszkę sceptyczny. Ale powiem wam, z zewnątrz mi się podoba i środek też mi się jakoś już spodobał. I teraz tak szczerze, to znowu minus 2000, ja pierdzie. Ja wam szczerze, że tą 90 to nie jest tak wolno, to nawet zasuwa, słuchajcie. Faktycznie jest to jakaś tam... Nie jest to tak wolno. Ja chyba przesadzałem trochę z tymi prędkościami, moi drodzy. Tak myślę, że do 100 to tą ciężarówką w zależności od towaru można jechać. Tylko też chodzi o czas odcinka, bo wiecie, jakby no... Tu jest coś kosztem czegoś. Macie realistyczną jazdę, ale... No ale... Ale kosztem czegoś. Naprawdę te ciężarówki tutaj chyba po tej autostradzie, w tym Eurotrucku, jeżdżą naprawdę z 7 dych, skoro tak szybko je wyprzedzamy. Ależ mamy 490, no tam krótka trasa. To... O, z górki pewnie przekroczymy 9 dych. O, patrzcie, patrzcie, 96. Czyli ten bloker tylko na silnik działa i na gaz. Ładnie jest ta część zrobiona tutaj, naprawdę. Realistyczna ta autostrada na maksa. Ale zerknę, czy promot czasem jakiegoś update'u nie zrobił po odcinku, zobaczę. Aż z ciekawości, bo czasem jakieś update'y wchodzą, coś tam dodają. Pytaliście, słuchajcie, też o tą Polskę 1:1. Ja generalnie mam to zainstalowane na drugim profilu. Pokazać wam mogę, w sumie odcinek to mogę nagrać, jakby to nie jest problem. Natomiast to jest dopiero pierwsza wersja alfa i tam na przykład kompletnie jest mapa nieczytelna. U mnie to nie działa, a nie mam, od razu wam mówię, tam gdzie mam Polskę 1:1, nie mam nic innego wgranego. Czyli nie mam wgranych żadnych promoców, nic, no bo to jest jakby tylko to. No i słuchajcie, mapa się rozjeżdża, tam nie widać nic na tej mapie, także jakby nie krytykuję, bo nadal uważam, że chłopaki świetną robotę zrobili i ten projekt jest bardzo ciekawy według mnie, no ale po prostu on jeszcze nie działa tak, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć. Dzisiaj mam taki dzień jakoś na Eurotrucka, no mówię, przy tych świętach. W sumie jak będziecie to oglądali, ten odcinek, no to już będzie po świętach. Świnta i po świntach. Oj, oj, tutaj coś minie. O, wiedziałem, że on mi wyjedzie, gagatek. Chciałem go oczywiście wrzucić, słuchajcie, tego dnia, którego nagrywam. Czyli w poniedziałek wielkanocny, ale no niestety burza przyszła i nie zdążyłem. Na północy to już odcinka nie będę wrzucał. Ale może sobie zrobię jeszcze jedną trasę dzisiaj, taką nocną jazdę. Chciałbym trochę zaległości nadrobić, bo zajrzeć oczywiście do tych kierowców, no i jechać, no co, no kurde, 40 na autostradzie, to już... Lekkie przegięcie. Jedź tą tam cysterną, chłopie, bo masz szczęście, że jadę realistycznie, bo bym cię staranował. Dzisiaj coś mi nie sprzyja, ten ruch uliczny, jak widzicie. Te boty coś odwalają i jestem ciekaw, czy tutaj się coś... Jednak trzeba było prawym pasem jechać. Dobra. W końcu trzeba to kiedyś zrobić, bo przecież no tak być nie będzie, widzowie, to jest skandal. I weź tu wyprzeć teraz Gaugana. W życiu go nie wyprzedzę. Tam jakiś... O kurde, nie! Widzowie, ratunku! By ta tablica nie wystawała. Nie, tam stoi ktoś na awaryjnym. Dobra, czekajcie, lecimy na lewy. Oj, ten musi mi tu hamować jeszcze, gagatek.
No i w sumie nic mi to nie dało, bo jak byliśmy za cysterną, tak jesteśmy. Tylko tyle, że cysterna przyspieszyła. Tam jadę już normalnie, bo uszkodzę ciężarówkę. Po co to komu? A na co to? A komu to potrzebne? A po co? A do czego? Zlegalizować marihuanę? Ale w żadnym wypadku. Czekajcie, ja muszę myśleć niedługo o spaniu. Mi się oko czerwieni, ale to... Bo wiem, że niestety i tak nie dojedziemy do... No dobra, no ale sen trwa 6 godzin, więc to tak akurat będzie. Oj, jakieś wyboje tutaj. O, tu jak ładnie samolot schodzi. To to jest A4. Ja tu nie widzę jakby oznaczeń, nie patrzyłem też na znaki drogowe. Ale przecież jak my jedziemy do Czech, to to nie jest A2, bo na A2 to jest na Niemcy bardziej, a my tu lecimy na... Kurde, w kierowca Franca zarobiła 3000. No nie wiem, co z tymi... To znowu, to już jest niemotywujące, jak ci pracownicy tak zarabiają, ale z drugiej strony, widzowie, jak... Na razie, nie, żeby było jasne, nie zamierzam, słuchajcie, na razie zmienia. Znaczy, nie wiem, czy kiedykolwiek zmienię, to jakby nie chcę mówić nigdy, nie mów nigdy. O, Bytom jesteśmy. Nie chcę, słuchajcie, mówić nigdy, ale na razie nie zamierzam tych zleceń, tych cen tych zleceń zmieniać. Ale w gościowi zajechałem. W sensie zmieniać, no że podnosić w ten sposób, no chyba, że gdzieś tam jeszcze coś tam... Jeszcze jak levelujemy, no coś tam o ciupinkę nam na pewno się podniesie, więc to już wystarczy. Nie, nie, podnosić nie ma sensu. Najwyżej jak wylevelujemy już totalnie wszystkie poziomy, no to wtedy się jeszcze troszeczkę obniży cenę zleceń. Ja pierdzielę, jakie to konwertepy, patrz, co to zawiadło. Pytanie, czy naprawdę tak jest na autostradzie, widzowie? Pytanie dla was, kto jesteście tutaj z okolicy Bytomia, tak to powiedzmy, no bo tutaj Bytom nam się pojawiał. To jest z okolic, czy A4 na Śląsku faktycznie tak taka dziurawa jest, znaczy dziurawa, takie wyboje są. Oj, widzicie? I 9 dych nawet za dużo na ten zakręt. Coś tu może odkryjemy. Ja w ogóle mam taki plan, że jak, bo tutaj jedziemy do Czech, jeśli dobrze pamiętam, chyba że coś pomyliłem. Zobaczę, czy z tego, ta A1, sorry, to jest A1, a nie A4, co ja gadam, A4 to leci na zachód, a tu jest A1. Natomiast, o, Ruda Śląska, widzicie, tutaj chyba w ogóle nie jechaliśmy jeszcze. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Oj, co za goście, co za gość. Zjedź w prawo. Mi nigdzie nie każe zjeżdżać na razie więcej. Trzymaj się lewej strony. Dobra, to jedziemy. Fajnie to zrobione jest naprawdę. No właśnie, i mówiłem wam o moim pomyśle, ale jak widzicie, na drodze musiałem się trochę skupić. Tak nie jest. Teraz w prawo. Aha, dobra, cała droga. Ale tu mi trochę mam wrażenie, jak jechaliśmy w te rejony, troszeczkę jakby jest mniej FPS-ów w Eurotracku. Tak jakby troszeczkę było przylagowane, nie że przylagowane, to może mocne słowo, ale no ja w oczach widzę, że to nie... Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Albo takie mniej wyraźne troszkę to jest... Zjedź w prawo. Ta grafika zupełnie jest tutaj inna. A mój pomysł, moi drodzy, polegał na tym, oj, jaki to jest zjazd. Żeby może z Czech, z tego miasta, w którym tam będziemy, wziąć inną trasę. Przecież tu nie ma 60 na autostradzie, ludzie litości. I gdzieś jechać na West Balkans kierunek. Czyli mam taki też plan. O Jezusie. No trudno. Mam taki plan, żeby w ogóle też pojeździć po West Balkans, tylko trzeba się tam jakoś dostać. I może po prostu zrobię tak, że nawet nie będę, słuchajcie, tam dojeżdżał, tylko po prostu przez szybką podróż jakieś miasto wybiorę. Bo coś pamiętacie, że były jaja z tym promocem i z West Balkans?
Więc może zrobię tak, bo tam całe to West Balkans generalnie mamy nieodkryte. Tam jeszcze jest kawałek Grecji. Z tego co pamiętam, to nie jechałem jeszcze w ogóle do Grecji. Albo gdzieś tam dosłownie zaczepiłem jakiś kawałek. Ale do Grecji na pewno nie jechałem jeszcze. Ciekawe jak to będzie działać, jak DLC z Grecją wejdzie. Rozważam, tylko tam widziałem, są dwa rodzaje DLC, które są opracowywane. Popatrzyłem dzisiaj na Steamie, jeszcze nie zostały wydane. No jestem ciekaw ceny, moi drodzy, jakby, no... Tu też nie mam... Oj, do stówy się rozpędziliśmy z górki. Nie mam tak jakby zdania, wiecie... Znaczy nie czekam za tym jakoś tam maniakalnie, tak? To zależy, zależy. No może jeżeli odcinki by dobrze szły, no to może kupię to DLC, bo wiadomo, dla was czemu nie, drogi widzu, ale to właśnie zależy od waszego oglądania, no bo coś tam się uda zarobić na kanale, no to zaraz inwestuję w rozwój. To samo dotyczy pytań odnośnie kierownicy. No kierownica nie jest rzeczą tanią. Absolutnie nie chcę kupować na OLX-ie, jakoś od nigdy nie kupowałem niczego na OLX-ie. Już prędzej bym na Allegro kupił. No więc raczej bym kupił nową, a nowa no to jest 1200, no to na razie nie jest dobry moment, ja jeszcze słuchajcie komputer spłacam. Musiałem też kupić komputer, bo tamten stary mi się wysypał, nie byłem w stanie na nim nic już nagrywać. A dlatego też seria wtedy City Skylines została przerwana. Bo wbrew pozorom słuchajcie Cities gorzej mi tutaj śmigało niż Eurotrack, ale z Eurotrackiem też już były niezłe jaja. No, zaczyna mi ziewać. No dobra, to zaraz się tu imniemy gdzieś. Więc to wszystko, drodzy widzowie, są no niestety duże koszty, duże wydatki, które no niestety kasy gdzieś tam brakuje, więc jak najbardziej, jeżeli oglądacie, to gdzieś pomaga w rozwoju. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny, że nawet jeśli z drugiej serii włączycie sobie odcinek w tle, po prostu, żeby przeleciał. Wielu z was też mówiło, że często po prostu słuchacie w formie takiej podcastu gdzieś tam na drugim monitorze i faktycznie te statystyki są fajne, bo widać, że te filmy oglądacie. Dlatego też jakby robię dłuższe, bo wychodzę z założenia, że kto chce, to sobie przewinie. Bo tak naprawdę, no szczerze, to tu nie mam czego wycinać z tej trasy. No, musiałbym co innego, jak robię najlepsze momenty czy coś, ale jeśli robimy trasę, to robimy całą, no co jedynie, żeby już odcinki były krótsze, to jak widzicie od dziś stosuję tą metodę. Po prostu sam wybór zlecenia będzie taką niespodzianką dla was, że się dowiecie. Bo ten wybór, jak sami widzicie, no to nie jest taka łatwa rzecz wybrać zlecenie pod odcinek, podkreślam, pod odcinek. Żeby to tak się ciągle nie powtarzało, żeby trasy trochę było nowe, więc... To też wymaga troszeczkę, i oczywiście ładunek, więc to wymaga troszeczkę, słuchajcie, takiego mojego przemyślenia. Mi to około 10 minut zazwyczaj zajmuje taka analiza, więc to ten moment będę po prostu gdzieś tam pomijał i już będziecie widzieli, jak już będę na miejscu i wsiadamy po zlecenie. Już wtedy tak będziemy robili. Ajajajaj, co to tutaj się... To za chłopy, kurde... Wypadek by mi tu spowodowali, gałgany jedne. Staną na środku, kurde. Jeszcze w poprzek mogli stanąć. 200 km do celu, ale to nie zmienia faktu, że ja i tak muszę się kimnąć, bo... No niby widzowie, ale nie, 3 godziny nam zajmie ta jazda, to tutaj nie ma opcji. Widzicie, 3 godziny nam zajmie jazda, a za 2 godziny muszę iść spać, czyli o 15 muszę się położyć. No trudno. To jest pilne zlecenie, ale i tak mamy troszeczkę przed 17, więc i tak do północy dojedziemy. Trzymaj się lewej strony. Na styk. To wiecie co, ja bym chciał jak najbliżej dojechać do miejsca docelowego, żeby potem nie martwić się, że... Bo jeszcze 2 godziny możemy jechać, także chcę jak najwięcej dojechać. Zobaczcie, kamper mnie pogania. No tak, no bo jak mam blokadę, to nagle mnie poganiają. Czemu to jest 70 na autostradzie? Ale w życiu tyle nie pojadę, ja to pierdzielę, błąd. Mowy nie ma, ja nie pojadę na autostradzie 70. Nie po to się do 90 rozbujałem.
widzowie, prawda? Gdzieś też jeden z widzów pisał, ja nie widziałem tego moda, zresztą w ogóle wam powiem szczerze, że modów dawno nie przeglądałem na Steamie, muszę zajrzeć do Eurotracka troszkę. Po odcinku i w następnym odcinku spodziewajcie się jakiejś odpowiedzi, bo to przejrzę sobie. Chciałbym sprawdzić właśnie, jak wygląda sprawa z modami, czy tam coś jest, jakaś aktualizacja, bo one same się przecież nie zaktualizują. Bo widz wspominał, że jest coś takiego, że możemy troszeczkę zmniejszyć limity prędkości, znaczy zwiększyć tą prędkość, którymi poruszają się tak zwane boty. Trzymaj się prawej strony. NPC-ty, no nie. Zjedź w prawo. A tu mnie, kurde. Zjedź w prawo. Jedźcie te krokodylki, ja pociągu i pojadę, bo muszę przez was. To mi nie hamuj, chłopie. Krokodylku, ty. Nie, tu nie pójdziemy spać. To miejsce mi się kompletnie, słuchajcie, przy zjeździe z autostrady nie podoba na kimono. Nie wiem, czy taki Orlen, słuchajcie, faktycznie istnieje. Jest taki zjazd z autostrady i tam od razu taki dziwny Orlen. Kto z was jest z okolic, może dać znać. Jestem ciekaw. Bez sensu tak zapierdzielam, jak i tak trzeba. Skręć w prawo. Tam widzę, jechaliśmy, no to tu już trasą jechaliśmy, to już żadna, żadna nowość, moi drodzy. No jechać. Chyba za duży ruch ustawiłem, powiem wam. Czwórka to jest chyba za duży ruch jednak, bo to jest, no widzicie, zobaczcie, jaki sznur, dobra. Wykorzystamy chwilę. Spróbuję na dwójkę ustawić, zobaczymy, bo już wam mówię, o co chodzi. Domyślnie ruch uliczny jest na jedynkę ustawiony. Czyli każdą komendę, którą wpisuję, czy to czwórka, czy to wiadomo dwójka, to i tak jest więcej niż jest domyślnie. A co te krokodylki tak mają? Trzeba by do nich bliżej podjechać. W tyłek nie wjechał. Fiu. Nie, to nie to chciałem zrobić. Uciekają mi gałgany. Chyba w kogoś przydzwoniłem. Mam nadzieję, że nie. Widzicie, jak się kończy moja jazda kamerami, bawienie się kamerami? Ja nie mogę, ja słuchajcie wam powiem, że z szoferki umiem jeździć. Z szoferki naprawdę umiem jeździć, a już poza szoferką niestety nie. Tylko mi nie wyjeżdżaj, ty baranie jeden, ty. Chłopie, gdzie żeś mi wyjechał? Aha, bo ja teraz nie mam... A widzicie, bo ja teraz prędkość przekroczyłem, bo nie miałem tego, wyłączyłem sobie przez nawigację. Się do skrętu w prawo. To jest chyba ta trasa, co się jedzie na Kłodzko i później na Węgry, ale nie, my do Czech chyba jedziemy, widzowie. Tak dobrze pamiętam, to chyba gdzieś do Czech, ale nie wiem gdzie. O, co to jakaś... Co to tu się stanęło? Patrzcie, kurde, latarnia przewrócona i tego tu... Ale tędy jechaliśmy, tego nie było ostatnio. Czekajcie, co tam się dzieje. Może takie, wiecie co, zrobię dla widza taki... Tylko ta policja taka jakaś mało policyjna, nie? Nie wiem, co tam się stało. Jakieś auto chyba wjechało, słuchajcie, w latarnię, bo... Chyba tam leży coś na boku w latarnię, tu drugie, nie wiem, co się stało i pir. Fajne koncepcje, chociaż czasami, no niestety, te sekwencje się gdzieś tam powtarzają, no tutaj... Nie da się tego ukryć, słuchajcie. O, tutaj są ładne widoki, ale że ja ich nie zauważyłem. I ta droga mnie akurat tak prowadzi, że pojedziemy po nieodkrytym. A ja bym chciał bardzo już na stację się kierować. Na kimono.
Widzowie, ja już muszę, tu jest jakieś łóżko, ale chociaż wiecie co, po prawdzie nie muszę. Do skrętu w prawo. Tu też nie muszę jakoś, moi drodzy, w tej chwili. Skręć w prawo. A jedziemy jeszcze chwilę. Tu wiecie, też nie muszę jakby no tankować. Bo ja to tak zawsze staram się za jednym zamachem, ale wjechałem zakręt. Wiecie co? Jak Hanka kartony wszedłem, jak Reksiowszynkę. Bo generalnie mi tam jakoś specjalnie na tym paliwie nie zależy, ale staram się zawsze, jak już jadę, to staram się dotankować. Dobra, na drodze też się czasem wariat znajdzie, który na podwójnej wyprzedza przed zakrętem. No trudno, o kurde. Ale mandat mi dali, spory. I to strażaki mi dały mandat, widzowie. Straż pożarna mandat mi dała. No trudno, no spieszy mi się, kurde, a tutaj też takie zawali drogi jadą. Przecież widzicie, no nie pojadę 7 dych, no bez przesady, moi drodzy. I tak jedziemy 60 i nie chce mi szybciej jechać coś. Nie wiem, czy to przez moje zmęczenie, czy przez co. Oj. No kurde, chłopie. No widzicie, jakie te boty są złośliwe. Ja akurat zjeżdżam na pas, to baran mi hamuje. Ale tu jest ładnie, patrzcie. Mi się znowu Farming Simulator kojarzy, jak drewno ciąłem. Jak się bawiłem drewnem. Zobaczcie, to działa. Ta maszyna naprawdę ładuje. Tutaj jakieś wióry. Dobra. Słuchajcie, musimy... Teraz już nie ma żartów. Musimy jak najszybciej na stację. Bo widzę, że my tu w jakiś górski... No ludzie, no co wy robicie? Pierdziele, bo ja na stację zaraz zasnę za kółkiem. Naprawdę zaraz przez was zasnę. No nie, i jeszcze mi rusza busiarz. Trudno, tam jedną kolizję mogę mieć. Pierdziele. Tak wytrzymałem, widzowie, długo. Mam blokadę, żeby nikt nie mówił. Więcej jak 90 nie pojadę, ale fakt faktem, widzowie, że my musimy szybko na stację, bo my nie dojedziemy do końca. O, widzicie, już mandat dostaliśmy za czas pracy. A żeby nie zasnąć, zostało nam raptem 10. Dobra, jest łóżko. No trudno, to lecimy do tego łóżka tam. Po 15 minut mamy, żeby całkowicie za kółkiem nie zasnąć. Także taki śpiący na rozbudzenie, znaczy śpiący nierealnie, a w grze. Odgrywam, widzowie, śpiącego teraz, odgrywam. Ale fakt, że bardzo ładnie tutaj ta droga jest zrobiona. Mi się wydaje, że niby mapa wskazuje, że tędy chyba jechałem, ale nie kojarzę takich ładnych widoków. Bym przecież pamiętał. Dobra, tam jak trochę przekroczę, się nic nie stanie. Już mi nie zależy, słuchajcie, z tym mandatem, bo tak za długo jadę, wiecie? To ja, dla mnie, jakby ja czuję, jak krótka trasa jest, a ten odcinek trwa tak długo, to zobaczcie, to jakby też na dłuższą metę teraz wiecie dlaczego. No ale dobra, spróbujemy dla widza. Mówię, możecie dać znać w komentarzach. Ja mogę jeździć z tym blokerem, mogę bardziej realistycznie jeździć. Jeżeli będziecie bardziej oglądali dzięki temu odcinki, proszę bardzo, dla widza. No dobra, to ja idę tutaj się kimać, bo nie mamy wyjścia, widzowie, nie mamy wyjścia, a i te 80 km już będzie trzeba przejechać po przespaniu się. Gdzie tu jest to łóżko? I naprawdę, uwierzcie mi, to już nie chodzi o mandat z czasem pracy, widzowie, to nie chodzi o mandat. Tu chodzi o coś zupełnie innego, tu chodzi o to, że faktycznie, realnie... Teraz jest to chamskie, teraz to jest, co to za mandat, kudźwa. Jak już jestem na parkingu, idę spać. To już nie chodzi o to, żebym co chwilę mandaty dostawał. To chodzi mi, moi drodzy, o to, i to głównie o to, że no i zobaczcie, kierowcy już minusy mi robią. Tylko i wyłącznie o to, widzowie, chodzi, żebym w końcu zasnął za kółkiem, tak? Bym coś przydzwonił. Zobaczcie, spałem i praktycznie mi kasys, ty tam stój chłopie, bo ja jadę. Słuchajcie, zobaczcie, spałem 6 godzin, praktycznie kasy mi tam wiele nie przybyło, nie? Bo kierowcy też minusy porobili, także no
Wszystko ma swoje plusy i minusy, jeśli chodzi o te właśnie... Teraz, żebyśmy, słuchajcie, zdążyli. No na Fuksa powinniśmy zdążyć w godzinę to dowieść. Tak na styk. Natomiast powiem wam tak, że to zmiana tych cen, zleceń, jak widzicie, ma też swoje minusy, bo pracownicy robią bardzo dużo minusów. Jakkolwiek łopatologicznie to brzmi. Ja przecież tyle nie jadę, to jak to może tyle jechać, jak mam blokera? Z górki jest, to się nie liczy. Dobra, ale zwolnię, bo nie mogę auta rozwalić, widzowie. Trochę zwolnię, bo się nie mogę już się zmieścić w zakręt, słuchajcie. W ten oto sposób Juken Cudak na blokerze do 90, na 90, na ograniczeniu do 90 przekroczył prędkość jadąc stówą z górki. Widzicie, tylko Juken do tego zdolny. O, tutaj nie jechaliśmy jednak, bo na żółto nam się podświetla. Dobra. Także ja zobaczę, jaką następną trasę ewentualnie z tych trzech można wybrać, żeby no to była jakaś nowa trasa, no i żeby jechać w stronę Bałkan, lub bardziej może bym się skłaniał, żeby nie było jakiś jaj, no to po prostu bardziej bym się, moi drodzy, skłaniał ku temu, żeby wziąć od razu trasę z Bałkan. Mi się wydaje, dobra, chyba zdążymy. 24 minuty niby do końca, a mamy do północy to dowieść, także zobaczcie, to wszystko jest, widzowie, tak naprawdę, tak na styk, nie? Udało nam się. Trzymaj się prawej. O, widzicie, nawet jest komunikat. Zjedź w prawo. Nawet jest komunikat, że klient się spodziewa. Zjedź w prawo. Dostawy, ale jak już na mapie widzimy strzałeczkę z flagą, to już jest dobrze, widzowie. To jak już jest flaga, to już jest jak najlepszy znak. Mlada Bolesław. Okej. Okay. Już jesteśmy na miejscu. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Chyba wiecie już, co mnie kusiło, no ale obiecałem w miarę realistycznie jechać, no to słowa dotrzymuję. Drogi zjedź widzu, dla ciebie. Że mi będzie bardzo miło, drogi widzu, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. My tutaj raczej... Znaczy zarobek będzie oczywisty, ile zarobimy, ale... Ale raczej więcej nie dostaniemy żadnego expa za dużo. Expa to my tu za dużo nie dostaniemy, moi drodzy, no bo to jest krótka trasa też i... Przygotuj się do skrętu w prawo. Jery, co oni tu robią? Dobra, gdzie ja tu mam skręć? W prawo. Tu chyba, gdzie te szlabany. Tutaj. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. Dobra, dowieźliśmy ten... Do Skody, do fabryki Skody. Ile expa? Nie, już tam widzicie, ostatnio mi spadło z tym parkowaniem, także nawet nie robię. O, jest, ale udało się doskonale. No tak, no bo ciężarówki nie uszkodziliśmy, ładunku również nie. Premia za szybką dostawę 23 tysiące, więc zarobiliśmy, no ładnie, bo 200 tysięcy to spoko, ale... Zobaczcie, 2000... Nie, no exp jest dobry, słuchajcie, jeśli... Patrząc, że to była trasa 1500... kilometrów i 2700 expa, to jak widzicie na następnym kursie, w następnym odcinku. A ciekawe, jakbym tu kliknął. Wbijemy level. O nie, widzicie, tu nic akurat nie ma w tych Czechach. Jest tylko jakieś, ale jest jakieś żyto. Nie, złom. M. Bolesław do Serbii. Wiecie co, ja bym mógł nawet wziąć jedno takie zlecenie, ale to zobaczymy później. To tyle w tym odcinku, drodzy widzowie, także dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się, cześć!